Siemano, witajcie w kolejnym filmie z Minecraft Hardcore, gdzie no staramy się przeżyć na trybie Hardcore, także zostawcie łapkę w górę już na starcie, bo będzie ciekawie, tak myślę. I czemu nie mam włączonych shaderów? Bo to wygląda strasznie. No może nie tak strasznie, ale shaderami przyjemnie jednak się gra, bo musicie potwierdzić, nie? Bez shaderów ciężko. Dobra, tutaj mamy to ognisko, to sobie wrzucę to, co mam. Okej, także na czym skończyliśmy? Na robieniu domku, z tego co widzę. To się zdrzemnę już, jak już jest noc. Lepiej się zdrzemnąć i idziemy przed ciebie. Tam gdzieś miałem ognisko, nie pamiętam, czy je sprzątnąłem, czy nie. Chyba je sprzątnąłem. Nawet mamy chyba nether portal. No tak, mamy nether portal. Boże, dawno nie grałem. Tydzień. Pewnie tydzień przerwy od tego świata mam. To tak, przydałoby się zrobić farmę. Jak mam tą nasionka, może jeszcze trochę ich wezmę. No trzeba jakoś tutaj przeżyć jednak. Nie chcę umrzeć z głodu, bo to kiczowata śmierć była. Także kopiemy, kopiemy, kopiemy. I mamy na razie 12 nasionek. Może więcej, 14. To da więcej. No, 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 16, 16. Tutaj z tyłu domku można zrobić taką farmę. Dobra, to niech będzie tutaj. Wykopię sobie taką dziurkę. Tam chyba nawet zejdę jeszcze sobie przeszukać, czy może nie ma żelaza takiego. Fajnie by było. Ale nie mam żadnych pochodni. A nie, mam. No okej. Okay. Zejdę. Może coś ciekawego. Oj, 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 oj. A ty tutaj skąd? O, wybuch. Bardzo dziwny cave. Jak cały czas schodzi coraz niżej. Dobra. Wezmę węgiel. Przyda się na więcej pochodni. A miałem robić farmę, a skończyło się na zejściu do kopalni. Jestem po prostu typem gracza, który kocha kopać po prostu. No nie, no niżej nie zejdę, nie mam więcej wody, nawet gdyby. Nie będę ryzykował. Najpierw trzeba ogarnąć żarcie. I do góry. Psa. Okej, okay, i teraz szybciutko po wodę drugą. O, tutaj jeszcze nasionka są. Może jeszcze coś wypadnie, jakieś nasionka. Sobie będę tutaj kopał, będę szedł. Może coś wypadnie, może się pofarci. Jest więcej nasionek, 28. To jest dobry wynik. Okej, okay, jest nieskończone źródełko. Powiedzmy takie sobie. I tak, mam 16 dirta, tutaj by się przydało tutaj, to no, tutaj ma być farma, to jakoś ogrodzić, okej, okay. Potrzebuję trochę więcej tego, nie wiem, czy tutaj nie zrobić cięcia po prostu i ten, szybko to zrobić, no tak trochę ten, a w ogóle niedługo będzie, no niedługo, to za rok, będzie film o Minecrafcie, nie wiem jak to ma wyglądać cały ten film. Co to będzie się tam działo? Nie wiem, będzie przechodzenie tej gry? Nie wiem, nie wiem. To będzie live action jakiś. Nie wiem, o czym może być ten film. Ale jest potwierdzony, z tego co wiem. Więc pozostaje czekać. Na pewno się wybiorę. Może jakąś recenzję zrobię. Ale to jeszcze rok. Albo dwa. 2025 chyba. Ma być premiera. Dobra. Motyka. Próbuję motyki. Mamy motykę. Okej. Okay. To nie musiałem jej robić. A tutaj wykopię dziurę. Bo tutaj będzie farma. No i okej, okay. I teraz trzeba po prostu kopać. Motykować. Okej, okay. Można zasadzić parę tych już. Ziarno, prawda, osiągnięcie elegancko. No i tutaj, i tutaj. I tu, i tu, i tu, i tu. Tutaj, 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 tutaj. No i to wszystko. Więcej nie mam, trzeba poczekać. Mam jakąś łopatę. Zrobię łopatę i zrobię ładną ścieżkę, żeby to ładnie wyglądało. O. A i tutaj będzie ścieżka. No. Nie jest najgorzej. Tutaj by się przydało więcej no dirta wyłożyć. Bo chciałbym zrobić tak farmę, żeby była na szerokość tego domku całego. A tak średnio, jak nie ma ziemi, tylko jest dziura. To jest więcej tych kopalni, może tam zejść za chwilę. O, nieźle, nieźle. Oj, oj, oj. No i spadłem. 25 sztuk. Powinno być ok. No ok. Jest gites. Muszę zrobić sobie jakieś nieskończone źródełko gdzieś indziej. Bo tutaj nie potrzebuję takiej ilości wody. Niech będzie tutaj gdzieś obok. Tutaj nie potrzebuję aż tyle, żeby tego było. Sobie przerobię na to. Raz, dwa, trzy. To chyba do 5 bloków ma zasięgu. Więc jest git. No i tutaj kolejne. Cyk, 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 cyk. Oki, oki, tutaj taki tak będzie płot. Teraz trzeba zrobić płot. A jaki płot? A niech będzie z brzozy. To będzie ciekawie wyglądać. Jak się robi płot? Tak, patyki. Teraz tak, tak. I tak. Nie. Dobra, wyszukam.
What? Angielska wersja, fence, ok. Tylko 3 mogę zrobić. Wejść. Dobrze, robię więcej patyków. Ok, teraz mogę ich zrobić chyba więcej. No ok, może wystarczy, może nie. Musi wystarczyć. Elegancko. Teraz mam nadzieję, że nic się tutaj nie zrespi z tyłu. To sobie oświetlę. Jakąś pochodeńką. A i tutaj, no spawnowało się niestety poprzednie mięsko. U mnie tutaj nie było. No dobra, to wstawię tutaj. Żeby na więcej pochodni, więcej. To za mało. 28 pochodni. Trzeba oświetlić teren. Musi być bezpieczna przystań. Bo no nie dam rady, jak coś tutaj być dużo od tego chodziło. A po drugie szybciej będzie rosło ten. Nasza rola. Bo jak jest światło, to rośnie szybciej. Jak to się sprawdza, ilość światła. A bo ja wiem, nie mogę tego znaleźć teraz. Elegancko, teraz trzeba poczekać, aż się zrobi. I na kolejny dzień, o już się zrobiło jedzenie. Na kolejny dzień myślę, że można pójść do kopalni. W ogóle sobie mam taki moda, że mogę sobie customizować tak jakby UI tej gry. Ale nie bardzo wiem, jak się go używa. Sobie zainstalowałem z ciekawości. Podobno teraz bym chciał zmienić na dark i co? Light? A, że to się zmienia. Customization. Nie wiem jak się tego używa do końca. A mogę wyłączyć dźwięki klikania. Jakiś custom GUI. Nie do końca wiem, jak się tego używa. Bo jakbym chciał to przenieść, czy mógłbym. New. Okej, coś zrobiłem. Edit. Dobra, nie wiem, nieważne. Idę spać. Trzeba tutaj kiedyś dach zrobić jakiś. Okej, jeszcze nic tutaj się nie zrobiło, ale tutaj żarcie jest. Kolejne, jak się robi. To w tym czasie się zrobi, ja sobie zjem trochę. Tego, co się zdążyło zrobić. I nie będę potrzebował na pewno żelaza, żebym... Zresztą tak i tak, jak zginę, to już się nie odrodzę. Więc nie ma sensu odstawiać rzeczy, których po prostu trzeba wyczyścić ekwipunek. Bo jak zginę, to koniec, tak i tak. A przyda się więcej miejsca. 11 sztuk tego. Tędy wyjść nie mogę, chyba że do netheru teraz się pójdzie. Ale nie, najpierw trzeba jakoś się ogarnąć. Ogarnąć się to znaczy jakiś ekwipunek zrobić sensowny. Może jakaś zbroja. Trochę złota, żeby pigliny nie atakowały. Bo inaczej to się nie przeżyje w tym netherze. Od razu się umiera. Praktycznie. To nie jest to co kiedyś. Teraz jest Soul Sand Valley. I te inne biomy, no, które mają swoje takie jakby specyficzne moby. Najgorszy jest ten z tymi gastami Soul Sand Valley. Bo totalnie to jest trudne omijać te wszystkie firebole. Dobra, czy jest to jakieś trochę może żelaza? Nie, ale jest trochę węgla. A w ogóle wiedzieliście, że jak macie papugę na ramieniu, to ona może wam naśladować głosy mobów, które są w pobliżu. I tak może, nie wiem, wydawać dźwięki creepera na przykład. Tak trochę można się wystraszyć. Ale to może też podpowiedzieć, co znajduje się za ścianą, jakie moby. Jakich jeszcze nie słyszymy. Ona ma trochę większy zasięg, tak jakby tego. Dobra. Żadnego moba nie widać tutaj. To nawet dobrze, nawet lepiej. Oj, jest żwirek. Jak będę to kopał, to żeby mnie nie zabiło. Tutaj. Sobie położę pochodnie. No i jeszcze to. Oj, dobra. Nie spadło na szczęście. No i gdzie tutaj jest jakiś ten? Sensowna rzecz. Na razie sam węgiel kopię. Może trzeba było zejść tam niżej. Tutaj chyba już... O, jest wyjście. A ciekawe, gdzie wyjdę. Może wioska będzie jakaś. No. I gdzie to prowadzi? Druga strona góry. Aha. Ale kicz trochę. Kiczowate. Wyszedłem po prostu od górnej części. Dobra, to jeszcze raz sobie zejdę. Jak będzie szybciej tędy zejść jednak. I teraz tam w dół. Ale najpierw zostawcie łapkę w górę. Ja czekam, bo to może się nie skończyć dobrze. Więc zostawcie łapkę w górę teraz. I suba. Dobra. Ufam wam, że film polajkowany, to schodzę. Oj. Dobra. Mogłem wziąć wiadro wody. A zresztą, tam jest jakaś woda. Op. Dobra. Jest git. Pochodnia. I jest żelazo nawet na dole. Okej. Okidoki. Dobra. Oj, nie mogę się kopać pod siebie, bo jeszcze... Okaże, że jakaś lawa będzie. Różne rzeczy się dzieją, naprawdę.
Ja jej nie rozumiem, dlaczego mobów żadnych nie ma, ale to nawet lepiej. Sobie zniszczę, bo jeszcze będę po tym skakał i będę się kurde kuł. Jednak nie chcę się ukuć tutaj. Trochę do kitu, że ten. A tak można pułapkę fajną zrobić, można ułożyć, nie wiem, jak kogoś zamknąć, tak? I pod nim położyć ten. Jak będzie próbował skakać, to będzie po prostu się kuł. Powoli umierał. No dobra, i tutaj coś jest. Jakiś dziura. Już nie było, jakbym znalazł jeszcze portalu do endu, tak tutaj chodząc. Ale on chyba nawet niżej się generuje, nawet gdyby. Bez pełnego uzbrojenia to ja do endu się nie ruszę na pewno. Co dopiero do netheru też. Dobra, więcej pochodni. To nie jest to drewno. Dobra, to jest to drewno. Kurde, to takie trudne. Jest. Dobra, 64 pochodnie powinno wystarczyć. Dałaby się tarcza też do skraftowania. Mogłem skraftować, jak byłem w domku, bo miałem żelazo. Oj. No i są pierwsze moby w końcu. Z żadnym mobem nie walczyłem tutaj tak. Oprócz Creepera na początku. Oj. Ty, ale porządne obrażenia zadał. Jestem zszokowany. Tak jeszcze nie było, żeby aż tyle zadał. Dobra, ja tutaj mam jedzenie. A ja szukam. No okej, mogło być gorzej. Słyszę, co to tam jest. Ach, a to moja pochodnia po prostu się chyba odbija w tej wodzie. Ja myślałem, że to jakiś blaze czy coś. W Power Wardzie. O, widzicie? Z lewej strony tam po prostu światła tak działają. O, niezłe shadery mogą przestraszyć. To jest moja pochodnia wcześniejsza. Hop. Chodźmy tamtędy znowu. Bo tam jakieś moby są. Tutaj też są jakieś moby. Oj. Samobójca. Zeskoczył na mnie. Dobra. I tutaj kolejne żelazo. To dopiero 20 sztuk. Ja myślę, że już ich więcej mam. No cóż, na pełne uzbrojenie potrzebuję więcej niż 20 sztuk, to na pewno. Oj. Lapis i zombie. Dobra, odsunę się od krawędzi, bo jeszcze szkielet tutaj będzie. Oj. Przydałoby się jednak jakieś wiadro wody. Znowu. Albo po prostu można tutaj sobie położyć bloczek. I tutaj bloczek. I skończyły mi się bloczki. Niech będzie gravel. No okej, jakoś to się wykopie. No dobra, i mamy to. Okej, jak tutaj zejść teraz? No cykam się zejść. Naprawdę, widzowie. Ja nie ufam samemu sobie, żebym to przeżył. Oj, się zepsuł kilof. Okej, teraz szybko crafting. Cyk. I nowy kilof potrzebuję. I patyki. Patyków potrzebuję kilof. Dobra, widzowie. Jak zostawicie łapkę w górę raz jeszcze. Albo jak udostępnicie film. O, jak udostępnicie film. Jeżeli zostawiliście suba. Na 100%, a tam schodzę. Nie wiem jeszcze jak, ale zejdę jakoś. Jakoś zejdę, więc zostawcie na pewno. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę. Ja teraz w tym momencie sobie wykopię trochę jeszcze tego węgla. Dobra, jak tutaj zejść? Oczywiście pod warunkiem, że zostawiliście łapkę w górę, bo jak nie, to nie schodzę. Ja muszę mieć 100% pewności, że jednak mnie wspieracie tutaj, żebym jakoś zdołał przetrwać najdłużej jak się da. Okej, schodzę, jestem coraz niżej. Okej, i tutaj kolejny bloczek. I tutaj kolejny bloczek. I tutaj... Pyk, kolejny bloczek i kolejny bloczek. I jakoś to powoli idzie. Fajnie. Tam jest kolejne żelazo. Tutaj jest więcej tych bloczków. I nawet Enderman tam jakiś jest, bo tam partikle latają. Boję się spojrzeć, bo nawet go nie widzę, więc nie wiem, czy przypadkiem nie spojrzę mu w oczy. Okej, tutaj schodzimy i niżej. Oj, spająk już idzie do nas. Oj, ale bije. Ma taki zasięg? Okej, umarł. Dobra, muszę coś zjeść. I jeszcze niżej, bo to można zniszczyć. I tutaj. O, zombie już idą do mnie. Tam stoi Enderman, po prostu stoi. Zobacz, ja to przeżyję. O, kurde! Takie rzeczy się dzieją? Ojojojojojojoj! Kurde. Zawał mam. Co jest? Czego rybik cukrowy? To takie rzeczy się dzieją normalnie? Potrzebuję tarczy. Teraz w tym momencie, jak się nie robi pieca. Teraz w tym momencie potrzebuję natychmiast tarczy, potrzebuję po prostu. Rybie natychmiastowym. Potrzebuję tylko jednej szczapki żelaza, więc użyję patyków. Nie będę marnował węgla. Je wezmę. I teraz tarcza. Dobra, potrzebuję więcej tego drewna. Teraz mogę zrobić tarczę. Okej, teraz czuję się trochę bezpieczniej. Ale skąd rybik tutaj? Jeszcze szkielet mnie dostrzelił. Okej. Nie wiem, jak do tego doszło, że ten rybik się tutaj zrespił. I teraz tak. No mamy tutaj creepera. Dobra. Trochę się cykam dalej. Tutaj dalej schodzić. Dobra, idę. Bliżej się tutaj. I spróbuję rozwalić tego creepera. To jest dobry plan. Pa. Elegancko. I nie ma go. Dobra, ni. Tutaj coś jest więcej? Dobra, żadnych mobów nie widzę. Ale cały czas się zastanawiam, o co chodziło z tymi rybikami cukrowymi. Napiszcie w komentarzach, o co mogło chodzić, bo ja w sumie jestem ciekaw. Dlaczego tak się stało, dlaczego on się zrespił w tamtym miejscu. Przecież tak się nie powinno stać. Okej, i pyk. Węgla nigdy za mało. Przyda się na więcej pochodni. Tutaj w ogóle jest chyba głębiej jeszcze coś. O kurde, dużo tego węgla tutaj.
Jest jakieś żelazo tutaj obok, fajnie, fajnie. Nawet niezłej ilości tego żelaza. No okej, jest tutaj tak cicho i spokojnie trochę. Zejdziemy jeszcze niżej. Dokąd dojdziemy? Tutaj nigdzie. Już tu diamenty. I tutaj też chyba nie za bardzo gdzieś w jakieś sensowne miejsce. Jest woda. Ej, wezmę tą wodę. Jak można. Da się na potem, na schodzenie jeszcze niżej. A tutaj w sumie nic nie ma więcej oprócz tego tutaj. No, żelastwa. No to je wezmę, bo dlaczego nie? Dobra, dobra. I tutaj kolejne i ostatnie stąd. Dobra, czy mi wystarczy tego żelaza? No to nigdzie dalej nie dojdę. Ja mam już 46 sztuk. Jeszcze trochę. Tak do staka może spróbuję. Oj, oj. O, podejdź, podejdź. Bungiel. I znowu zombie jakiś w tle. O, a ty skąd tutaj? Skąd się tutaj wziąłeś, stary? Znikąd. Byś po prostu się pojawił. Ostrożnie, żeby się nie nadziać. Okej, wracam do punktu wyjścia. Chyba stąd przychodziłem, dokładnie. Okej, tutaj już nie ma tych zombiaków, co były wcześniej, więc miło. A to ciekawe, emerald. Nie mam żadnego kilofa, żeby to wykopać, ale to żaden problem. Będę mógł się handlować z kupcem wędrownym. Za mało patyków mam taki, tak. To musiał użyć. Oj! Chciałeś mnie zabić pewnie, co? No, nie udało ci się. Tam jest szkieletor. Dobra, trzeba to jakoś jednak oświetlić. A ty tutaj jesteś? Kumplem przychodzi do mnie. W łapce. Okej, jednak oświetlę tutaj sobie. Żeby się tutaj więcej nie respiło. No, szkieletor jest gdzieś u góry. Dobra. O, geodamet jest tu. Można tutaj wejść. Fajnie. To jest kiełkujący. Nie chcę kiełkującego niszczyć. Dobra, to nie są kiełkujące. Nice. To jest kiełkujący. Dobra, oświetlę tutaj. Nice. Wezmę sobie trochę sztuk. Czym to się najszybciej rozwala? Niczym to się rozwala najszybciej, po prostu. Kurde, zanim się rozwali, to ja zdejmuję kursor z tego. Usuwa się postęp kopania. Dobra. Jest git, jeszcze to sobie wezmę. Niech reszta rośnie. Może kiedyś wrócę. A kiedy się wykopię kiedyś? A, bo ja kupiłem chyba to przez jakiś czas, dobra. Dobra, chcę tego emeralda. Oj. A ty. Elegancko. Ale kurde też, kamikadze, zeskoczył po prostu stąd, żeby mnie zaatakować. Za gość. Oj, nie mam miejsca. To wywalę. I zrobię znowu kolejny crafting. Bo dlaczego by nie? Okej. I sobie tutaj żelazny kilof. No i bomba, i mam emeralda. O, i sobie drugi emerald. A co, tak może? To nie jeden się respi? A może jeszcze jeden będzie? A może? No niestety. Ja to fajnie, mam dwa emeraldy. To jest coś nowego. Niecodzienna rzecz, to jest rzadszy od diamenta, ale jednak wolałbym diamenta. Jak już mam żelazny kilof, to mogę sobie tutaj lapis wykopać. Albo tutaj zobaczyć, co jest tutaj niżej. Okej, wezmę to żelazo. Tam nawet nie schodzę, jeszcze coś mnie kurde zje. Ale tutaj przejdę. To jest ciasne takie umieszczenia. Okej, i jest kolejne żelazo. I tutaj kolejne żelazo, i tutaj w sumie nic. Złoto, jest, przyda się. Żeby mieć złote galoty jakieś. Będzie na buty. O, nie mam miejsca, no tak. I żelazo. Teraz w sumie można do netheru iść. Będziemy bezpieczni w miarę, żeby tak sobie pozwiedzać. Raczej nie zginę. Oby. Okej. Rozpalę jeszcze pochodnie. Ale że diamentów żadnych nie ma. No kiepsko. O, jednak są. Już chciałem się załamywać, że jednak nie ma. Oj. Chwila, jestem nieprzygotowany. Muszę się przygotować psychicznie na ten atak po prostu. A niech wybuchną. To fajnie. Nice. To jest ich więcej może? Tam jest jakiś, stoi. Dobra, nie podejdzie tak blisko. Tutaj są diamenty, żelazo. Wiem, że kolejne diamenty, a to lapis jednak. Dobra, i pierwsze udokumentowane diamenty na tym świecie. Chyba pierwsze. Coś osiągnięcia nie zdobywam, a no tak. No teraz pierwsze. Dostałem osiągnięcie. Tylko dwa, ale słabo. Dobra, więcej żelaza. Dawaj. Dobra, więcej nie ma sensu już wykopywać. Myślę, że może mi wystarczyć nawet dożywotnią, bo długo mogę nie żyć tutaj. Tak. I pyk, elegancko rozwalony. Chcę ten gunpowder. Za co to? Okej, słyszałem chyba szkieleta. Dobra, tam nawet nie idę, tam nie jest oświetlone. Teraz trzeba wrócić jakoś do góry, za tymi pochodniami. Nie wiem, czy pamiętam trasę, czy nie. Zaraz się okaże. Kurde, trzeba coś zjeść. Myślałem, że żarcie wyrzuciłem. No okej, to chyba nie tędy. Chyba gdzieś tutaj. O, tutaj. To było tędy. A też bym doszedł, bo bym tędy wyszedł. Dobra, i tędy tą ciasną przełęczą. Nie na dół, to było na pewno nie na dół. I teraz szybko się podbudować, zanim mnie coś zeżre. I to było tutaj. I tu. I tutaj chciałem ten lapis wykopać. Może się przydać. I teraz po prostu jesteśmy chyba w punkcie wyjścia. Albo i nie. Tutaj tak dziurawo jest. A tak, bo tutaj jest ten Enderman i coś tam się iskrzy. O, tutaj jest. No cóż, wybuch. Ale mi jak za plezów podszedł, tylko go usłyszałem. Wyobraźcie sobie, co by zrobiła osoba bez słuchawek, by się zatrzymała i byłby koniec.
Dlatego trzeba grać na dźwięku, widzowie. Enderman dalej tam jest. O, Creeper. Interesował się mną, to chyba będę uciekał. Okej, i tędy do góry. No i tędy już raczej droga prosta. To po prostu jak sobie pochodnie idą. I tutaj w górę. I tyle by to było chyba z tej przygody w kopalni. Nie chcę tutaj wracać, bo najadłem się dużo stresu w tym miejscu. Ale bardzo przyjemna kopalnia jednak. Ktoś strzelił. O, i znowu do mnie strzelił ktoś. Ła, ale omijam strzały. Jak w Matrixie. Ojojoj. Ojojoj. Zawsze mnie tak traktuje strach z jakiegoś zombie. Wiem, że strzela do mnie kolejny szkielet. Więc wejdę na chatę i się zdrzemnę. Jeszcze by było, że nie mogę spać, bo w pobliżu są potwory. Ja uwielbiam spać w mokrym łóżku od deszczu normalnie. Tęcza. Nie wiedziałem, że też hidery to potrafią. Ona tam przechodzi przez tamte ścianki w ogóle. Łooo, włączyłem tryb kinowy. Trybem kinowym tak sobie można. Ojoj, albo i nie. Ej, a rozwalę tego szkieleta w trybie kinowym. Nie da się. Nieważne, to jest zbyt trudne w trybie kinowym. Dobra, wyłączam to. Trzeba coś zjeść i... No, widzowie, to byłoby na tyle. W kolejnym odcinku pójdziemy do Netheru, tak myślę. O, mam strzałę, kurde. Nie wiem nawet, gdzie mam tą strzałę, chyba w ręce. Raczej nie w głowie, no w ręce mam. No, to jak się spodobał film, jak chcecie więcej tego kontentu, no to wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę, suba, żeby było po prostu, żebyście dostali powiadomienie, jak się pojawi nowy odcinek. No i do usłyszenia w kolejnym filmie na kanale, także no to cześć, nie? Jeszcze to wykopię, to cześć.